Elwina, jestem Promin i tak, po długiej przerwie wracamy do Minecraft wakacji. Tak. Jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Nie no, cieszę się, fajnie. Widziałem, nie chcę całego mikrofonu brać. Widziałem, że wam się bardzo spodobała seria. No i też jak też widzicie, jestem już gdzie indziej na drugim odcinku, albo to wyciąłem, albo to zostawiłem, ale w drugim odcinku mówiłem, że 10 mam remont, a jest 12 i właśnie jest remont, a ja siedzę w drugim pokoju swoim Lego roomie i tak, dzisiaj Minecraft wakacje, jej! Jesteśmy tu po bardzo długiej przerwie, aż mi się w międzyczasie skin zmienił. Tak, to będzie nasz teraz główny skin, ten który miał być, a ja miałem chyba pójść spać. Tak mi się coś kojarzy. Dobra. Prześpijmy se noc. Dajmy se tak. I... what? Czemu nie przespałem? No? Wait, what? Ej, halo, ja przysięgam, nic nie klikam. Słyszałem syczenie jak od creepera. Wiecie co? Może... Może... Zobaczmy co tu jest, dawno nas nie było. Pająk, dobra, oni ci będą na łuk. Au! Dobra. To jest za głośno. I wam też. Dobra, jest git. Czaj, jak mówię, to no jest. Dobra, weźmy sobie jeszcze do ofiary dust. I czy jest tu nasz jeszcze przyjaciel, kolega Big Creeper? Big Klamoty Creeper. Dobra, nie ma go już. Nie ma klamotowego creepera. Dobra, weźmy sobie pochodnie, dobra. I żelazo! Dokładnie tak. To jest coś, co jest nam bardzo potrzebne w naszym minecraftowym, pięknym życiu. Ponieważ... zbroję trzeba mieć i owca, która sobie beczy tam do góry. To jest Minecraft. Dobra. O, super. Czyli Big Papa Creeper pilnował nam tylko tego. Dobra, mamy skamieliny. Big Papa Creeper pilnował skamielin i żelaza. Ciekawy. No, żadnych ciekawych. Dobra. Więc tak to wygląda, widzowie. No, możecie oceniać skina, ja go nie robiłem. Robiła go moja przyjaciółka i jest git. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz, co wątpię. Dobra. Cyk, by nam nic nie wylazło, kto mi pisze. Może spróbujmy teraz. Nie czaję tej paczki. Wait, ja sobie tu wyciszę. Tylko Discorda, dobra. Nie czaję tej paczki. Super. Super, jeszcze ty mały ty. No czemu jak wyciszę Discorda, to na mesie, noż ludzie. Zlitujcie się nad Prominem. Co to jest? Wiedźma, dobra. Dobra. Armia pająków, wiedźma, dzik. To jest chyba dzik? Albo nic. I pająk. Wybieram, pójście po drewno. Wow, szkielet. Nie. Uciekamy sobie. No to króliczek. A tygrys! O kurde! Mam plan. Au, jak temu zapobiec?
O moje lagi. O nie, to jest tam do Manticora. Jakieś zombie do mnie idą. Oby się udało. Się udało. Wstaćmy oczywiście. Ale creepy dźwięki, naprawdę. Dynie. Dobra. Oj, temperatura mi wzrosła, nie wiem czemu. Fuh. A, bo może blisko pustyni. Faktycznie. Dobra. Wróćmy do naszej tymczasowej osady, widzowie. I będzie git. Ała, się ugryzłem w język. Dobra. Żwir. O Boże, ile mobów. Mucha, nie, ćwierkot. To dzisiaj są albo cykacze, albo ćwierkoty. Wow! Napiszcie ćwierkot, a przypnę wam serduszko! Mamy spory problem. Taki bardzo, bardzo spory. No co tam ke świerku? Otóż nie tym razem. No tam jest. Nie. No way. Au, 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 au. Co to się... Chyba lepiej było na niego nie patrzeć, wiecie? Ogr, Boże. Ale że mutant, kurde. Na niego popatrzeć. Halo? Noż, kurde, mam dynię na głowie! Au. A, on we mnie rzuca i on ma rąk! Ło, ale unik. Wow! A! Było warto. Oj. Strzelają, 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 strzelają. Sam jeszcze nasz kolega. Siema. Jestem. Ale zarąbisty. Ty. Cześć, dziki. Wezmę wam jedzonko trochę. Creeper. Niedźwiedzie! To był mój błąd. Przyjście tu. Tutaj. Ale chcę to zrobić. Nie ma laga. Au. Ale horda zombie. A! I się odsadziło. No dobrze. A, nie, 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 ja chcę ze mną, ja chcę ze mną, ja chcę ze mną. Co tak szybko biegało? Halo? Całe takie drzewo ścięło. No i siekiera mi się też ścięła. Ale wow, ale, ale to ładnie. I ale FPS-y. Szybko, bo za coś podpłynie, mnie zjeść. Wow, ej, tu nie wiem, czy tu by nie było lepsze miejsce do zamieszkania. Mamy dwa staki, dobra. Wolę zginąć śmiercią naturalną. O, ile mi się uda, no dobra. Jej. To przesada już. To przesada. To już przesada. To już przesada. Proszę, dzień. A, że to tak. No. Nie przy skrzyni! O nie, Manticora jest z lewej. A, już mnie dojrzała. Au. 12 śmierci to nie grzech. Trójczek. Wydupię, au. To? Nie, myślałem, że jest otwarty. Gdzie ten królik? Chcę królika.
Gdzie on jest? Wytyfę, mam królika na głowie! Wanilia! Napiszcie wanilia! Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie! Mam królika zwanego wanilia! To się nie rymuje, dobra, odstawmy rzeczy niepotrzebne nam. Tu. Manticory! Manticora żyje w swoim naturalnym środowisku. Osiąga ona prędkość miliona na godzinę. Potrafi latać oraz wygląda jak lwonietoperzo skorpion. Jest bardzo agresywna. Ej, bo mi się to świat zepsuł. Co? Widzowie, mam bardzo duży problem. Sami zobaczcie. Przez chwilę dzień. No i co jest nie tak? Dlaczego? Nie rozumiem tego. Ty musisz... Czy każdy wygląda tak samo na podglądzie? Ty gnoju. Nie miał nawet rąk. Ale... Dlaczego nie możemy iść? Ja, dobra. Ten odcinek będzie krótki, w tym momencie skończymy, ja muszę ogarnąć, dlaczego tutaj dnia nie ma. No, zostawcie łapkę w górę, Luwina.